Kolejny punkt naszych obrad, zmiana uchwały nr 63/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1472, drugie czytanie, referuje pan dyrektor Wacław Skubida. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do druku nr 1472 wpłynęła poprawka pana Przewodniczącego Sławomira Pietrzyka. Informuję, że poprawka została wycofana w związku z tym, że poprawka dotyczyła zmiany regulaminu, a byłoby to w kolizji z uchwałą Rady, która również przewiduje termin dwutygodniowy, a nie była procedowana, więc niestety nie może być sprzeczności uchwał i w związku z tym zapowiadam tylko, że przygotowywane będzie przeze mnie kompleksowe nowelizacje zarówno regulaminu, jak i uchwał dotyczących tych spraw w terminie późniejszym. Proszę Państwa, zatem w tej sytuacji nie ma żadnych problemów. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosowanie w bloku głosowań.